Jest trzecia rano w Korei Południowej, 27 maja 2023 roku. Kierowca taksówki zatrzymuje się, aby zabrać młodą dziewczynę z walizką. Otwiera bagażnik i nawet oferuje pomoc w włożeniu jej do środka, ale ona odmawia, mówiąc nie, poradzę sobie, to nic wielkiego, mogę to zrobić sama. Umieszcza walizkę w bagażniku, zamyka go i wsiada na tylne siedzenie. Kierowca taksówki rzuca na nią spojrzenie w lusterku wstecznym. To trochę późno na wakacje, a na dodatek jej celem nie jest lotnisko ani dworzec, tylko lokalny park nad rzeką. Ale kim on jest, żeby oceniać? Jest po prostu wdzięczny, że to przyjemna, uprzejma moda dama, a nie pijany biznesmen, który zazwyczaj jest jego klientem. I jedzie cicho do parku, a ona kieruje go, gdzie zatrzymać samochód. Płaci, wysiada... I ponownie sama wyciąga walizkę z bagażnika. Wygląda na ciężką, naprawdę ciężką. Kierowca pyta, czy potrzebuje pomocy, ale ona mówi, proszę się nie martwić, poradzę sobie sama. Fizyczna siła młodzieży nigdy nie przestaje zadziwiać kierowca taksówki. Żegnają się, a on patrzy z lekką ciekawością i jak ona praktycznie podskakuje w stronę parku. Jak dziwna dziewczyna, wyglądająca jak uczennica gimnazjum, najwyżej licealistki. Wygląda tak młodo. Co ona robi sama o tej porze i dokąd idzie z tą walizką? Postanawia zrobić sobie przerwę na papierosa właśnie wtedy i tam. Myślał, że prawdopodobnie będzie potrzebować powrotu, bo żadna taksówka nie zatrzyma się w środku parku, aby ją zabrać. Jest to blisko rzeki, trzecia rano. Nic dobrego nie może się wydarzyć młodej dziewczynie, która krąży, szukając przejażdżki o tej porze. Pali papierosa i patrzy w górę. Mija około piętnastu do dwudziestu minut, a ona znowu tam jest. Patrzy, jak wychodzi z parku w jego stronę, a nagle jej walizka wygląda na bardzo lekką. Wcześniej ciągnęła ją na kółkach, zmuszając ciało do lekkiego pochylenia się do przodu, aby je pociągnąć, a teraz praktycznie unosi się w powietrzu, gdy nią manewruje. Dziewczyna prosi go o powrót. Cała energia wydaje się dziwna, jakby nie zauważyła, że to ten sam kierowca taksówki, a on wciąż rzuca na nią spojrzenia w lusterku wstecznym. Zawiózł ją do celu, ale coś w jego wnętrzu mówiło mu, że nie jest w porządku, jakby coś było nie tak. Gdzie mogła iść z tą walizką? Dlaczego była lżejsza, gdy wychodziła z parku? Nikt przecież nie wyrzuca ubrań w parku. Zawiadomił policję i odkryli, że przewoziła ciało ofiary, poćwiartowane, z mieszkania ofiary właśnie do tego parku. Kierowca taksówki nieświadomie przewoził ludzkie szczątki, rozczłonkowane ludzkie szczątki w bagażniku swojego samochodu. Siedział w samochodzie z młodą, niewinnie wyglądającą morderczynią, nie raz, ale dwa razy. Przeszukali trawiastą polanę w parku. Sprawa ta stała się wiralem w Korei z powodu kilku powodów. Być może z powodu zuchwałości przestępstwa. Nagrania z kamer, na którym widać morderczynię wyglądającą na szczęśliwą osobę. Podskakującą, z rozczłonkowanymi szczątkami w walizce. Z pewnością miała uroczy, krótki bob, który prawie podskakiwał. Ludzie mówią, że to jest tak niepokojące, ponieważ miała takie dziecinne maniery, taką energię. W walizce znajdowały się rozczłonkowane członki, ale fakt, że morderczyni miała niezdrową fascynację z seryjnymi mordercami i obsesję na punkcie dokumentów o prawdziwych zbrodniach, był przerażający. Zabiła, poćwiartowała i pozbyła się ofiary bo chciała po prostu poczuć, jak to jest zabić. Ofiara, nazwijmy ją Mina, z powodu przepisów o ochronie prywatności, była młodą kobietą w wieku 20 lat. Udzielała korepetycji z angielskiego uczniom gimnazjum i liceum. Korepetycje są łatwą pracą w Korei Południowej. To bardzo poważna praca. Rodzice są wybredni, zbyt zaangażowani i bardzo staranni w doborze idealnego korepetytora dla swoich idealnych dzieci – które według nich są powołane do tego, by zostać kolejnymi Einsteinami. To trudna praca, ale Mila ją lubiła. Była studentką prestiżowej uczelni, co dobrze współgrało z jej harmonogramem i ułatwiało jej zdobycie pracy jako korepetytor. Lubiła pomagać uczniom w zainteresowaniu się angielskim, sprawiała, że cały proces był dla nich zabawny, po prostu chciała być fajnym korepetytorem. To był jej autentyczny klimat. Taki był jej cel. W 2023 roku przy dostępnych aplikacjach istnieje platforma dla korepetytorów, na której rejestrują się, są weryfikowani pod kątem określonych kwalifikacji. Rodzice szukają w aplikacji korepetytorów w każdym przedmiocie praktycznie dla swoich dzieci ze szkoły podstawowej, gimnazjum czy liceum. Zapotrzebowanie na korepetytorów angielskiego było dość wysokie, a zarobki całkiem dobre. Mina miała wielu rodziców, którzy pisali do niej z pytaniami o jej usługi. W tym mama gimnazjalistki, która bardzo nalegała, by Mina została zatrudniona. Pierwotnie odmówiła tej matce, ponieważ jej dom był tak daleko od domu Miny, że nie opłacało jej się jeździć. Naturalnie chciała czegoś bliżej, po co dojeżdżać, jeżeli nie trzeba. Powiedziała, dziękuję bardzo, jestem pewna, że twoje dziecko znajdzie wspaniałego korepetytora, ale to po prostu za daleko dla mnie. Ta matka wydawała się jednak naprawdę lubić Minę. Zaoferowała nawet, że przywiezie swoją córkę do jej domu, żeby tylko podrzucić ją na te lekcję angielskiego. Mina czuła się trochę źle, ponieważ matka wydawała się być zdesperowana, a jej córka może miała zbliżający się egzamin, a może mina była jedynym korepetytorem, który pasował matce jako taki profil kandydata. To było dziwne, ale ciężko było jej odmówić, a poza tym naprawdę lubiła udzielać korepetycji, lubiła pomagać uczniom. 26 maja 2023 roku, w piątek, około pory obiadowej, około 18.00. Mina powoli przygotowuje swój dom, ponieważ to pierwszy dzień, kiedy ta uczennica przyjdzie i będą razem uczyć się angielskiego. Gdy sprzątała, usłyszała pukanie do drzwi. Zajrzała przez mały wizjer i widziała uczennicę gimnazjum z krótkim bobem, podkręconym fryzurą na końcach, jak to często robiły gimnazjalistki. Włosy kończą się na wysokości podbródka, a okulary sprawiają, że jej policzki wyglądają na jeszcze bardziej pulchne. W wielu sytuacjach większość ludzi spojrzałaby na tę twarz i pomyślała – o, jaka urocza gimnazjalistka, naprawdę urocze policzki. Mina otwiera drzwi, gotowa zacząć korepetycję. Nie było możliwości, żeby Mina wiedziała, że ta mała gimnazjalistka, którą właśnie wpuściła do swojego domu, nie jest w rzeczywistości gimnazjalistką. Yang Yu-Yong tak naprawdę nie miała 12, 13, ani nawet 14 czy 15, ale 23 lata. Mogła być potencjalnie nawet starsza od korepetytorki, nie znamy dokładnego wieku ofiary. Mundurek gimnazjalny, który miała na sobie, został zakupiony w sklepie z odzieżą używaną, a pod nim ukrywała nóż. W ciągu kilku minut od wejścia do mieszkania, Young ustaliła, że mina mieszka sama. Wyciągnęła nóż i brutalnie zaatakowała minę, dźgając ją wielokrotnie w szyję, w jedno konkretne miejsce, co później wskazywało wielu psychiatrom, że badała, gdzie dokładnie uderzyć, wiedziała, co robi. Dźgnęła w to samo miejsce na szyi ponad dwadzieścia razy. Gdy dwudziestotrzyletnia kobieta udająca gimnazjalistkę zakończyła mordowanie ofiary, rozkoszowała się z satysfakcją z dobrze wykonanego zadania. Spędziła resztę wieczoru w mieszkaniu miny. Być może udając, że to jej własne. Nawet przebrała się w kurtkę, którą mina miała w swojej szafie i nosiła ją przez resztę nocy. Kurtka, którą widać na nagraniu z kamery, należała do miny. Kamery uchwyciły również jak 23-letnia Jujong wchodzi i wychodzi do mieszkania miny, czasami wracając do swojego domu po narzędzia do sprzątania, innym razem przynosząc walizkę co wskazuje, że mimo, że wszyscy uważają to morderstwo za zaplanowane, nie była do końca przygotowana. Ale bardziej szokujące było to, że na nagraniach z kamery wyglądała na zrelaksowaną. Chodziła nawet do lokalnego sklepu, kupowała wybieracz, noże i worki na śmieci. No i zaczynamy wchodzić teraz w różne teorie spiskowe, ale robi się to dziwne. Przynosiła walizkę i te wszystkie rzeczy z powrotem do mieszkania miny i zabrała się do poćwiartowania ofiary. Spędziła resztę nocy i do wczesnych godzin porannych wykonywała tę czynność. Następnie wsadziła nieokreślone części do walizki i ponownie wezwała taksówkę. Widząc ją z tą walizką na ulicy, po prostu sposób w jaki szła był tak nonszalacki, że zwracała na siebie uwagę. Ludzie mówią, że miała niemal dziecięcy sposób bycia, co oznacza, że gdybyśmy na nią wpadli na ulicy, prawdopodobnie pomyślelibyśmy... O Boże, wpadłem na jakąś licealistkę, przepraszam, wyglądałaś tak uroczo i niewinnie. Około trzeciej nad ranem włożyła bagaż do bagażnika taksówki i poprosiła kierowca, aby zabił ją w pobliże zalesionego obszaru, niedaleko stacji Hopo. To niedaleko rzeki Nagdong i podobno morderczyni uwielbiała spacerować w tym parku, to było jej ulubione miejsce. Została wysadzona przez kierowcę taksówki, weszła na trawiasty obszar i zaczęła rozrzucać szczątki miny. Profesor kryminalistyki z Uniwersytetu Seulskiego stwierdził, że nawet miejsce na trawiastym terenie nad rzeką mogło być zaplanowane. Wysoka trawa nad wodą kryje wiele owadów i środków dezynfekujących, takich jak pestycydy, które przyspieszają rozkład części ciała w ciągu tygodnia. Gdyby nie została złapana do tego czasu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ciało byłoby trudne do rozpoznania, lub nawet trudne do całkowitego zidentyfikowania. Profesor jest prawie pewien, że ona o tym wiedziała. Co jest powodem, dla którego zdecydowała się pójść tak daleko z ciałem i nawet wziąć taksówkę, by rozrzucić szczątki w tym parku. Być może częste spacery po tym parku sprawiły, że była dobrze zaznajomiona z okolicą i chciała właśnie tam zostawić ciało. Wszystko przebiegało zgodnie z planem 23-latki, z wyjątkiem kierowcy taksówki. Wierzyła, że kierowca taksówki nie zauważy różnicy między dziewczyną podróżującą z bagażem na wakacje o 3 rano a dziewczyną podróżującą z bakarzem pełnym części ciała. Kierowca zadzwonił na policję i bardzo szybko sprawa została z nim powiązana. W koreańskim programie pod tytułem chcemy wiedzieć ujawniono, że inny świadek widział, jak Ju wyrzuca ogromną torbę na śmieci z krwawymi kocami, leginsami, zanim odeszła z walizką na kółkach. Zaledwie pięć godzin później została aresztowana. Krążyła plotka, że kierowca taksówki wysiadł, aby pomóc jej wyjąć bagaż z bagażnika. Zauważył różnicę w wadze i miejsce, do którego się udała, oraz te wszystkie podejrzane rzeczy, które skłoniły go do wezwania policji. Wiecie, żeby zadzwonić na policję, musicie mieć jakieś przeczucie, że coś jest nie tak z małą dziewczynką z bagażem. Policja pospieszyła jak najszybciej na wezwanie, i znaleziono oczywiście rozrzucone szczątki, a dzięki opisowi kierowcy taksówki, jak wyglądała i gdzie ją zabrał, szybko ją zlokalizowano i aresztowano. Władze zapytały ją, dlaczego to zrobiłaś? Jak mogłaś to zrobić? Komu to zrobiłaś? Bo w tym momencie nie znali tożsamości ofiary. Po aresztowaniu, Young wydawała się bardzo spokojna i opanowana. Była młoda, miała zaledwie 23 lata, ale podczas przesłuchania przez policję nie wydawała się być zbyt zaniepokojona. Bardzo spokojnie wyjaśniła: Rozczłonkowane szczątki, które widzieliście, jeśli musicie wiedzieć, to było moje dziecko. Urodziłam to dziecko w domu i je zabiłam, bo nie chciałam być matką. Oczywiście jestem młoda. Przechodziłam załamania psychiczne. Zabiłam to dziecko. Następnie rozrzuciłam szczątki. Jak mogła sądzić, że udaje się z tym kłamstwem? Przecież można było to bardzo łatwo obalić. Wystarczyło podnieść niektóre szczątki, a na pewno znalazłby się jakiś medyk sądowy, który mógłby powiedzieć, to nie są kości dziecka. Jak miała tyle pewności siebie? Jej ciało nawet nie miało dowodów na to, że była kiedykolwiek w ciąży. Po aresztowaniu policja również znalazła w pobliżu dowód osobisty miny. Został on porzucony niedaleko szczątków wraz z zakrwawionymi ubraniami i innymi częściami ciała. Teraz policja wiedziała, kim jest ofiara. Udali się z powrotem do mieszkania miny. Znaleźli więcej dowodów zbrodni i powiedzieli Yu Yong. To nie jest twoje dziecko. Wiemy to. Powiedz prawdę. I wtedy zaczęła narzekać na ból brzucha. O mój brzuch, jak mnie boli, zaraz umrę! Ponieważ była w areszcie i znajdowała się pod opieką policji, która była za nią odpowiedzialna, natychmiast przewieziono ją do szpitala, a tam niespodzianka. Kłamała, nic jej nie było. Po tym szpitalnym incydencie policja przewiozła ją z powrotem na przesłuchanie i ponownie zaczęła ją pytać o wydarzenia z poprzedniej nocy. Policja również przyjrzała jej telefon, mając nadzieję na znalezienie odpowiedzi na swoje pytania. Znaleźli naprawdę kolorową historię wyszukiwań, w której przeszukiwała internet, szukając porad jak ukryć zwłoki. Miała także mnóstwo oglądanych dokumentów o prawdziwych zbrodniach, jakby czerpiąc z nich inspirację. Coś co policja rzadko widzi, to fakt, że jej telefon był pusty. Dosłownie wszystko. Nie chodzi tu o to, że wyczyściła telefon i usunęła wszystko, ale cyfrowa analiza wykazała, że nie miała kontaktu z nikim. W jej telefonie nie było żadnych kontaktów. Nic, zero przyjaciół, zero rodziny, zero interakcji na mediach społecznościowych. Nikt się z nią nie kontaktował. Jak to możliwe w 2023 roku? Prawie niemożliwe, ale była jak duch. Urodziła się w 1999 roku, była bardzo młoda. Podobnie jak wielu innych, urodziła się w dość burzliwym domu. Jej rodzice byli zawsze zajęci pracą, zbyt zajęci, by się nią przejmować. Została wysłana do dziadka, który był jej jedynym opiekunem przez całe dzieciństwo. W wielu kulturach, także w koreańskiej, powszechne jest to, że dziadkowie przeprowadzają się do wnuków, aby je wychowywać, gdy rodzice są zajęci pracą. Ale jej dziadek był wymieniony jako jedyny opiekun, co może oznaczać, że jej rodzice byli rozwiedzeni albo nieobecni w jej życiu. Jeżeli chodzi o stopień zaniedbania lub porzucenia, Ciężko być pewnym, ale fakt, że jej dziadek był wymieniony jako opiekun, może sugerować, że coś się wydarzyło między rodzicami. Mogło to wpłynąć na nią w jakiś sposób. Brak obecności rodziców, brak tej kochającej dynamiki, którą mają inne dzieci. Ale udowodniono już wiele razy, że pierwszy przykład takiej relacji dziecka to relacja z rodzicem. Nie wiemy, co dokładnie się wydarzyło, ale wiemy, że nie było to najbardziej stabilne środowisko. Bez względu na to, jak było, dorastając, Jujong była uważana za niewidzialną. Nie tylko cichą, nie tylko nieśmiałą, nie tylko introwertyczną, ale wręcz niewidzialną. I dawni koledzy z klasy mówili, że jeśli powiedziałeś cześć do Jujong na korytarzu, na przykład machając jej ręką, nigdy nie odpowiedziała. Nawet się nie uśmiechnęła, nie kiwnęła głową w geście uznania, nie odwzajemniła machania ręką. Po prostu ignorowała twoje istnienie. Powiedzieli, że ona nigdy nie rozmawiała, nie odpowiadała z nikim, po prostu z nikim. Jeśli byłeś kolegą z jej klasy i zadawałeś jej pytanie, na przykład, hej, Yu możesz mi coś podać? To nie odpowiedziała, nawet nie spojrzała na ciebie. Jeżeli był to starszy człowiek, autorytet, na przykład nauczyciel albo sąsiad, unikała kontaktu wzrokowego, odpowiadała tylko tak lub nie. Poza szkołą nigdy nie wychodziła z domu. Sąsiedzi zgłaszali, że prawie nigdy nie widzieli jej spacerującej, spotykającej się z przyjaciółmi, chodzącej na spacery z dziadkiem. Nic. Stwierdzono również, że Yu Young chyba nienawidziła rozławiać z ludźmi. Ale jeśli była w sklepie i miała dostać resztę w postaci jednego grosza, to niemal zawsze go żądała. Nie odpuściła, nie było tak, że powiedziała, a proszę sobie zostawić. To była jedyna sytuacja, kiedy bardzo była stanowcza i mówiła: oddajcie mi mój grosz. Co jest w porządku, miała do tego prawo. Ale ludzie uważali to za interesujące, że była to jedyna sytuacja, kiedy była bardzo asertywna. Oczywiście grosz mówimy w aspekcie waluty polskiej. W wielu spekulacjom dawni koledzy z klasy stwierdzili również, że Jong nigdy nie była prześladowana. Jak się wydaje, nikt jej nie dokuczał, nikt je zmusił jej do wycofania się w swoją skorupę i stania się niewidzialną. Nikt jej nie prześladował ani fizycznie, ani werbalnie. Nikt jej nie zaczepiał, nawet nie odwzajemniała uśmiechu. Przechodziła przez swoje dzieciństwo jak duch, co wydawało być się wyborem z jakiegoś powodu. Była tak dobra w byciu niezauważalną, że mogła wejść do pokoju, a nikt nie podniósłby wzroku ani nie usłyszałby jej obecności. Była nieznana, niewidoczna, niczym się nie wyróżniała. Inni nie mieli pojęcia, czy rozpaczliwie pragnęła z kimś porozmawiać, czy chciałaby ktoś się zauważył, czy może chciała być niewidzialna. Może po prostu nie mogła przestać, może jej mózg zablokował te części jej życia lub blokował części jej socjalizacji. Z drugiej strony można by argumentować, że to był świadomy wybór. Nie lubiła ludzi. To była jej własna, mała, buntownicza postawa, żeby nie rozmawiać z innymi. Celowo ich ignorowała, ale mimo to zaniepokoiła swoich dawnych kolegów z klasy, więc nie próbowali jej poznać. Zgłosili, że siadała za zasłoną sama, jakby się chowała, ale nie do końca, bo było widać, że za zasłoną jest człowiek. Można było zobaczyć jej buty i myśleć, dlaczego ona tam jest. Czasami słychać było odgłosy chrupania, jakby co siadła. Profesor, który został zaproszony do rozmowy na temat tej sprawy jako ekspert w dziedzinie psychologii i zachowań nastolatków, Stwierdził, że jej zachowanie było niezwykłe. Powiedział, że okres dojrzewania to czas czystej ciekawości względem rówieśników. Chcesz wiedzieć, co myślą inni, jak się ubierają, jak się zachowują. Chcesz poznać wszystkich w swoim wieku. Masz wrodzoną potrzebę, żeby zrozumieć rówieśników, ponieważ chcesz być częścią ich świata. Profesor stwierdził również, że jeśli miałby ocenić takie zachowanie, sklasyfikowałby je jako psychopatyczne tendencje lub zachowanie, które wykazuje się na wczesnym etapie. Jeśli Ju Young poświęciłaby tyle samo wysiłku na naukę, co na unikanie swoich rówieśników, mogłaby osiągnąć sukcesy. Kolejną rzeczą, która wyróżniała się dawnym kolegom z klasy, było to, że Yu Young nigdy nie była zła, nigdy nie była wściekła, smutna ani przygnębiona, nigdy nie okazywała pasji czy buntu. Nie miała postaw typu, nie chcę z wami rozmawiać, bo mnie nie rozumiecie, bo jestem inna. Wydawała się zupełnie obojętna na wszystko. W retrospektywie wielu ludzi mówiło, że to było jeszcze bardziej przerażające. Mimo to, Yu Yong ukończyła liceum w 2018 roku, nie mając pojęcia, co chce robić w przyszłości, co jest dość normalne. Nie miała jednak również żadnych zamiarów, aby spróbować cokolwiek odkryć. Nie miała żadnego społecznego ujścia, żadnych zobowiązań, które zmuszałyby ją do interakcji z innymi ludźmi, z nauczycielami, jak miało to miejsce w liceum. Nie poszła na studia, całkowicie odcięła się od społeczeństwa zaraz po ukończeniu szkoły średniej. Przez cały dzień siedziała w swoim pokoju, bez żadnego kontaktu z kimkolwiek. Powiedziała swojemu dziadkowi, że zaszywa się w pokoju, aby uczyć się do egzaminu na urzędnika państwowego. Jasne jest, że używała tego jako wymówki, aby uniknąć jakiejkolwiek formy interakcji społecznej. Mogła to wykorzystać jako wymówkę, jeśli dziadek zauważyłby, że nie ma życia towarzyskiego, nie szuka pracy, nie ma żadnych planów na przyszłość. Miała takie wymówki przez kolejne pięć lat, każdego dnia mówiąc: „Dziadku, uczy się do egzaminu”. Otrzymywała wsparcie finansowe od dziadka, który spodziewał się, że zda ten egzamin, znajdzie pracę, a potem zacznie zarabiać, a może nawet zwróci mu wszystkie koszty, jakie poniósł, dymając o nią. Pewnie są momenty, kiedy dziadek był z niej dumny, ponieważ nigdy nie spędzała czasu na zabawie z przyjaciółmi i na robieniu niczego. Zawsze się uczyła, wydawała się oddana nauce, więc miał jakiś powód do satysfakcji. Jeśli uważasz, że dziadek był naiwny lub łatwowierny. To musisz zrozumieć, że to była inna generacja. Nawet nie wiedział, że do przystąpienia do egzaminu potrzebna była znajomość języka angielskiego na poziomie uniwersyteckim, a ona wyraźnie nie była biegła w angielskim, co łatwo było zauważyć. W 2017 roku wielokrotnie aplikowała o pracę jako asystentka na polu golfowym. Składała swoje CV i pisała. Po ukończeniu liceum zaczęła przygotowywać się do egzaminów wstępnych na studia. Lubię być aktywna, spotykać się z innymi ludźmi, chcę spróbować tej roli. Jednak, kiedy otrzymała telefon z propozycją rozmowy, nie powiedziała ani słowa. Nawet gdy rekruter zadawał jej standardowe pytania, na linii panowała cisza. Odmówiła rozmowy. Rekruter był zdezorientowany, bo myślał: Złożyłaś podanie o pracę, dlaczego nie rozmawiasz? To nie wyglądało dobrze w oczach rekrutera, i oczywiście nie dostała tej pracy. Kiedy dowiedziała się, że została odrzucona, zadzwoniła z powrotem i zaczęła przeklinać decyzję, żądając wyjaśnienia dlaczego. Nie chciał jej powiedzieć wprost, że wydawała się dziwna, nie odpowiadała na pytania, więc po prostu powiedział: Szukamy osoby, która mówi po angielsku, a ty nie jesteś w nim biegła. Spekuluje się, że zaczęła rozwijać nienawiść do ludzi, którzy byli biegli w angielskim, i być może to był powód, dla którego zaczęła szukać korepetytorów, aby ich zabić. Mina była młodą, odnoszącą sukcesy studentką prestiżowej uczelni, która również udzielała korepetycji. Była wszystkim, czym ją nie była. I to mogło być powodem, dla którego została wybrana na ofiarę. A teraz przejdźmy do jej obsesji na punkcie prawdziwych zbrodni. Ale najpierw w ogóle dlaczego miała tę obsesję. Ze względu na brak jakichkolwiek kontaktów w telefonie po jej zatrzymaniu przez policję, w dyskusjach na temat jej sprawy pojawiło się słowo hikikomori. W japońskiej kulturze istnieje zjawisko, gdzie młodzież i dorośli stają się bardzo wycofani, zazwyczaj po ukończeniu szkoły średniej. Spędzają swoje dorosłe życie w dobrowolnej izolacji, zwykle w domu rodziców. Często przez lata nie mają kontaktu ani nie wchodzą w interakcje z nikim z rodziny, nawet jeśli mieszkają w tym samym mieszkaniu. Nie w dużym domu z zachodnim, wschodnim skrzydłem, ale w trzyosobowym mieszkaniu. Wiele z tych osób przyznaje, że nie widziały nikogo poza członkami rodziny przez dekady. Według japońskiego Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej nie ma dobrego tłumaczenia tego słowa. Japoński rząd definiuje to jako stan unikania zaangażowania społecznego, edukacji, zatrudnienia i przyjaźni zwykle trwające co najmniej sześć miesięcy. Charakteryzuje się utrzymującym się wycofaniem swoje mieszkanie z różnych powodów. Trudno jest uzyskać dokładne liczby, ale szacuje się, że w samej Japonii jest co najmniej ponad milion takich osób prawdopodobnie blisko miliona w Korei Południowej i potencjalne miliony w Chinach. Stało się to tak dużym problemem, że japoński rząd nawet wydał przewodnik dla nich: co robić, gdy umrze ich rodzic? Był przypadek, w którym Hikomori, jego matka zmarła w domu, a on nie zgłosił jej ciała, nie zrobił nic. Niektórzy nie uważają, że Ju w pełni można zaklasyfikować do tej kategorii. Aby to wyjaśnić, hikikomori nie są niebezpieczni. Ju nie jest jednym z nich, ponieważ była w stanie wychodzić na spacery do parku. Jedyne co mają wspólnego to brak interakcji społecznych z innymi ludźmi. Co więcej, jest to dobrze znane psychologom, że im mniej się socjalizujesz, tym mniej wiesz, jak to robić. To coś, co można zapomnieć, podobnie jak mówienie, trzeba nauczyć się tego na nowo. I to jest taki cykl. Im dłużej się nie socjalizujesz, tym trudniej jest to robić, a potem powtarza się to w kółko. Zjawisko obecne nie tylko w Japonii, ale także w Chinach, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych. Niektórzy naukowcy behawioralni przypisują to zjawisko ogromnej presji, jaką wywiera kultura pracy w Azji po ukończeniu szkoły średniej. W niektórych przypadkach w Chinach. Niektórzy ludzie przypisują to także faktowi, że w populacji jest znacznie więcej mężczyzn niż kobiet, co sprawia, że mężczyźni czują ogromną presję podczas poszukiwania partnerów, podczas gdy kobiety mogą być znacznie bardziej wybredne. W rezultacie ci mężczyźni decydują. Nie chcę brać udziału w tej grze, którą społeczeństwo narzuca, chcę całkowicie się wycofać. Dlaczego to się dzieje właśnie teraz? Z powodu technologii. Kiedyś większość z nich czytała mangi, oglądała DVD i inne rzeczy. Ale teraz, z dostępem do Internetu, ludzie czują, że naprawdę nie muszą wychodzić na zewnątrz. Wszystko można załatwić online. Można oglądać programy, filmy na YouTube, rozmawiać z ludźmi anonimowo, bez ryzyka poczucia się odsłoniętym lub narażonym. Można wszystko zrobić online szczególnie w miejscach takich jak Korea Południowa, Japonia i Chiny, gdzie wszystko może być dostarczone na żądanie w rekordowym czasie. To takie łatwe, by nigdzie nie wychodzić. Stało się to tak poważnym problemem, że nawet istnieją usługi, w których można wynająć młode, ładne kobiety, zazwyczaj wynajmowane przez rodziców takich osób, które przychodzą i próbują porozmawiać, głównie z męską społecznością, próbując wyciągnąć ich z pokoju. Szacuje się, że to zjawisko dotyka miliony ludzi na całym świecie i jest naprawdę bardzo smutne. Tak, to bardzo smutne i samotne życie. Yong bez wątpienia odczuwała skutki braku kontaktów społecznych i prawie całkowitej izolacji społecznej, co zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych takich jak depresja, lęki, uzależnienia, a także chroniczne choroby, takie jak wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, cukrzyca oraz zwiększone ryzyko demencji z powodu braku interakcji społecznych. I znowu, podobnie jak w przypadku większości chorób psychicznych, Taki styl życia jest zazwyczaj szkodliwy tylko dla samej osoby i ewentualnie dla jej rodziny, która musi się z nim kontaktować i próbować wspierać. Ale większość czasu to są niewinne, introwertyczne pustelniki nowoczesnych czasów. Ju była przywiązana wręcz obsesyjnie do swojego komputera, do elektroniki, a przede wszystkim do oglądania dokumentów o prawdziwych zbrodniach. Oglądanie ich sprawiło, że osoba dowiadywała się, jakie złocza i się w cieniu, Jakie przerażające osoby istnieją na świecie, co mogło pozwolić im lepiej przygotować się i zrozumieć pewne sygnały ostrzegawcze. To sprawiało, że czuli się bardziej bezpieczni, wiedząc, co się dzieje, niż żyjąc w niewiedzie na temat istnienia zła i pozwalało im to złagodzić trochę swoje ręki. Ale to nie było to, co Jujon z tego wyniosła. Skupiła się na mordercach z każdego dokumentu i zadawała sobie pytanie. Ciekawe, jak się czują, ciekawe, jak to jest zabijać. W przeciwieństwie do większości z nas, nie miała zdrowego poziomu ludzkiej ciekawości, nie miała innych zainteresowań. Nie obchodziły jej dokumenty o sprawiedliwości, o rozwiązanych sprawach, które potrzebują uwagi, by przynieść sprawiedliwość rodzinom ofiar. Oglądała te dokumenty, by się inspirować. Znaleźli mnóstwo zapisów z jej telefonu, z oglądanych przez nim dokumentów o prawdziwych zbrodniach. Wyszło na to, że chciała się poczuć, poczuć jak to jest zabić. To kolejna rzecz. Istnieje teoria, że nie zabiła z powodu obsesji na punkcie prawdziwych zbrodni. Tu pojawia się przeciwny argument dotyczący gier wideo. Niektórzy nie wierzą, że cokolwiek na świecie, zwłaszcza jakiś medium, dokument, gra wideo czy film, może sprawić, że ktoś zdecyduje się kogoś zabić. Psychiatrzy wysunęli przypuszczenie, że nie jesteśmy pewni, czy to była jej motywacja. Na razie przypisuje się jej etykietę osoby tak obsesyjnie zainteresowanej prawdziwymi zbrodniami, że zabiła, żeby poczuć, jak to jest. Jednak kilku psychiatrów twierdziło, że nie można tego stwierdzić z pewnością. Wielu z nas łączy te fakty, bo jako społeczeństwo czujemy się lepiej, wiedząc, że jest jakiś powód. Inaczej jest to bardzo przerażające. Przyjrzyjmy się temu dalej, ale w każdym razie uciekła od rzeczywistości, by istnieć i rozkoszować się w rzeczywistości bycia mordercą. W końcu tak bardzo się tym zajęła, rzekomo tak bardzo się na tym skupiła, że postanowiła zabić i zobaczyć, jak to jest. Wiemy, jak doszło do zbrodni. Została aresztowana i próbowała kłamać, mówiąc, że szczątki należały do jej dziecka, które musiała zabić, a kiedy to kłamstwo zostało zdemaskowane i policja odkryła, kim była ofiara, zmieniła swoją historię. Twierdziła: nie zabiłam tej dziewczyny. Zostałam tylko wynajęta, żeby pozbyć się jej ciała. To nie ja zabiłam ofiary, ktoś inny to zrobił. Ja tylko pomagałam, bo obiecano mi coś w zamian. Co ci obiecano? Obiecano mi tożsamość miny. Chciałam tylko dokonać kradzieży tożsamości i oszustwa, nie morderstwa. Wielu psychiatrów spekulowało, i że mimo iż jest to ewidentne kłamstwo, to może jednak dać wgląd w jej myśli i pragnienia. Chciała życia miny. Była zazdrosna o nią, chciała jej tożsamości. Policja odkryła cyfrowy ślad, że przed morderstwem kilkukrotnie oglądała koreański film pod tytułem Bezradny. I to był rzekomo jeden z jej ulubionych filmów. To koreański thriller opowiadający o parze, która podróżuje, aby odwiedzić rodziców męża na wsi w Korei. Zatrzymują się na postoju, żeby kupić kawę, a kiedy mąż wraca do samochodu, jego żona znika. Nie odbiera telefonu. Po prostu zniknęła. Szuka jej na postoju, znajduje małą spinkę do włosów w łazience, ale jej tam nie ma. Wraca do miasta, idzie do jej mieszkania, a ono wygląda, jakby zostało splądrowane. Co się dzieje? Razem z kuzynem, byłym policjantem, odkrywa, że jego żona kradła tożsamości innych kobiet i prawdopodobnie jest morderczynią. To mroczny thriller, ale fakt, że to jej ulubiony film niepokoi niektórych ludzi, którzy twierdzą, że mogła chcieć odtworzyć ten film w swoim życiu. A może próbowała ustawić sobie jakieś pokrętne alibi. Niektórzy psychiatrzy uważają, że nie możemy ufać żadnemu jej słowu, więc nie wiemy, co naprawdę było jej motywem. Nawet nie wiemy, czy naprawdę chciała przejąć życie miny z zezdrości. Uważają, że może być to dobrze skonstruowana fabrykacja, że oglądała ten film. Policja jednak wiedziała, że to kłamstwo. To ona zabiła minę. Nadal jednak naciskali na nią, a już szybko zmieniła swoją historię jeszcze raz, twierdząc, że zabiła ją, ponieważ się pokłóciły. Policja była już tym zmęczona. Nie uwierzyli w to, bo dlaczego miałaby się kłócić z kimś, kogo nie zna, i po co oszukiwać ją, by stała się jej korepetytorką, skoro jej nie znała. Nic nie miało tam sensu. Gdy była przesłuchiwana przez śledczych, udało im się odnaleźć jej rejestr w systemie i zadzwonić do dziadka, który ją wychowywał. Natychmiast przybył na posterunek, a cały jego świat się zawalił. To była jego jedyna rodzina. Wychowywał ją jak własną córkę i czuł się kompletnie i absolutnie zdruzgotany. Jak mógł tak zawieść kraj, wychowując morderczynię? Gdy dziadek pospieszył na posterunek, policja poprosiła go, aby porozmawiał z wnuczką i skłonił do ją do wyznania prawdy. Płakał, błagając ją, aby przyznała się do zbrodni. Prosił ją, żeby zrobiła to dla niego, dla jego godności, a ona nie dała mu nic, poza całym życiem pełnym bólu. Dziadek dał jej wszystko, a to było najmniejsze, o co mógł ją poprosić po tym wszystkim, co dla niej zrobił. Po rozmowie z dziadkiem Ju przyznała się do zbrodni. Dziadek później udzielił wywiadu, gdyż był oblegany przez media, powiedział. Czuję się winny wobec rodziny ofiary, bo jestem grzesznikiem, który źle wychował swoją wnuczkę. Nigdy nie spodziewałem się takiej sytuacji. Nawet nie mogłem sobie tego wyobrazić. Sąsiedzi dziadka, którzy zostali również przepytani po fakcie, stwierdzili. Ta dziewczyna była spokojna, cicha i uprzejma, a dziadek był miłym człowiekiem. W tym momencie można założyć, że Yu była po prostu zepsutym jabłkiem, a dziadek był tylko jedną z jej ofiar. Gdy przyznała się do winy przed policją, podała swoją motywację. Chciałam doświadczyć, jak to jest zabić. Chciałam tylko wiedzieć, jakie to jest uczucie. Powiedziała, że planowała to morderstwo od lutego, czyli przez pełne 3 do czterech miesięcy. Z jej zeznaniami i dowodami zebranymi na miejscu zbrodni władze przygotowały się do postawienia jej przed sądem. Oficjalnie została oskarżona o morderstwo, znieważenie zwłok, czyli poświatowanie ciała, oraz trzeci zarzut – porzucenie ciała, czyli rozrzucenie szczątków w parku. 2 czerwca, około godziny dziewiątej rano, przed pojawieniem się przed prokuraturą, Yu Young powiedziała kilka krótkich zdań, gdy media pytały ją o zbrodnie. Byłam poza sobą, nie miałam trzeźwego umysłu. Przepraszam rodzinę ofiary. Krótkie oświadczenie zakończyła słowem „dziękuję”. Co zdaniem profesjonalistów, było po prostu kopiowaniem zachowań, wywiadów przestępców. Wielu z nich w podobnych sytuacjach kończyło swoje wypowiedzi zwrotem dziękuję. Sposób w jaki to powiedziała nie wydawał się naturalny, wyglądał na naśladownictwo. Wielu ludzi, którzy śledzili tę sprawę, było oburzonych jej słowami, uważając, że przeprosiny to żałosna próba uzyskania łagodniejszego wyroku. Twierdzili, że próbowała wykorzystać swój młodzieńczy, niewinny wygląd, aby uciec przed odpowiedzialnością za morderstwo. Jednak ze względu na to ta sprawa stała się bardzo medialna, istnieje szansa, że wysokoprofilowy charakter sprawy wygrze presję na władze, aby wymierzyły jej surowszy wyrok. Pomimo tego, długość wyroku nie wydaje się mieć większego znaczenia. Według policji już w więzieniu radzi sobie dobrze. Jest spokojna, nie wykazuje lęku ani niepokoju. Je, śpi. Nie okazuje skruchy. Komentarz ten tak bardzo oburzył ludzi, że wielu z nich zaczęło analizować menu więzienne, odkrywając, że więźniowie jedzą lepsze jedzenie niż to, które dostają żołnierze podczas służby. Menu było wysokiej jakości, z wieloma zdrowymi opcjami świeżymi warzywami a nawet deserami. Ludzie zaczęli pytać, czy nasze podatki naprawdę powinny być wykorzystywane w ten sposób. 4 czerwca, po jej wystąpieniu przed mediami, wyniki testu U zostały ujawnione z 6 czerwca. Test psychopatyczny został stworzony przez kanadyjskiego psychologa dr. Roberta Herra w latach 70. Składa się z 20 pytań, które mają na celu ocenę prawdziwej natury danej osoby. Specjaliści używają go do oceny przypadków psychopatii i często jest opisywany jako najlepszy dostępny obecnie wskaźnik zachowań przymocowych. Test ten mierzy psychopatię na skali od 40 punktów. Im niższy wynik, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia cech psychopatycznych. Psychopati zazwyczaj osiągają średnio 25 punktów, co wskazuje na bardzo prawdopodobną tendencję do psychopatii. Większość normalnych ludzi mieści się w przedziale 5-6 punktów. Pierwsza ocena ju przyniosła jej 15 punktów na 40. Mimo tego, że 15 punktów jest wyższy niż normalny zakres, nadal jest poniżej progu 25, który oznacza psychopatię. Jednak 7 czerwca podczas drugiej oceny uzyskała wynik 28. Dla porównania, Ted Bundy uzyskał 39, a John Wayne Gacy, znany jako Klaun Morderca, osiągnął 27. Yu uzyskała jeden punkt więcej niż John. I wynik był o jeden punkt wyższy niż Kang Ho-sun, znanego seryjnego mordercy w Korei, który porwał i zamordował osiem kobiet. On uzyskał 27. Niektórzy twierdzą, że test został skrytykowany przez badaczy i ekspertów, ale niezależnie od tego, co sądzisz o tym, co oznacza wynik, jest jasne, że Yu była co najmniej osobą nienormalną, a co najwyżej rozwijającym się seryjnym mordercą. Policja znalazła dowody na to, że kontaktowała się z wieloma korepetytorami. Według profesora Songa, specjalisty w dziedzinie psychologii kryminalnej, jeśli nie zostałaby złapana na pierwszym morderstwie, pewnie zrobiłaby to ponownie. Psychopaci czasami przeceniają swoją inteligencję i zdolność do realizacji zamiarów. Jej pewność siebie, widoczna na nagraniach, potwierdza tę tezę. Inny profesor stwierdził, że Yu jest patologiczną kłamczynią. Profesor posunął się nawet do stwierdzenia, że wszystko co do tej pory powiedziała, jej obsesja na punkcie prawdziwych zbrodni, chęć poczucia jak to jest zabić, wszystko to jest kłamstw, z wyjątkiem faktu, że zabiła minę. To jedyne, co możemy uznać za fakt, a wszystko inne powinno być traktowane z wielką ostrożnością. Profesor twierdzi, że możemy nie znać pełnego zakresu jej planowania, ani jak daleko w przyszłość sięgały jej zamierzenia, ani nawet jakie były jej ostateczne cele. Kolejny psycholog kryminalny stwierdził, że jest za wcześnie, aby ustalić, dlaczego zabiła. Twierdził, że jako społeczeństwo jesteśmy szybcy w przyjmowaniu jej wyjaśnień, nie dlatego, że jesteśmy łatwowierni, ale dlatego, że bez tego poczucia bezpieczeństwa istnieje jakiś powód. Musielibyśmy zaakceptować, że nikt nie jest bezpieczny przed tak przypadkowym rodzajem morderstwa i takim potworem. A to jest bardzo przerażające. 8 czerwca policja przyznała nagrodę dla kierowcy taksówki, który zgłosił przestępstwo na policję. Jednak kierowca odmówił przyjęcia nagrody i zrezygnował z pracy. Według jego kolegów, media próbowały go odnaleźć, zasypując pytaniami. Ludzie wokół niego powiedzieli, że jest przerażony i doznał ogromnej traumy. W końcu wiózł w swoim aucie morderczynie, razem z rozczłonkowanym ciałem. Kierowca robi wszystko, co w jego mocy, by pozostać poza zasięgiem opinii publicznej. Nie udzielił żadnego wywiadu, a niektórzy teoretyzują, że to dlatego, że więźniowie często wychodzą na wolność po krótkim czasie. Nie chce, by jego nazwisko było znane, Obawia się, że ona godna i gdzieś zabije. Jeżeli chodzi o aplikację do korepetycji, której mina używało do znajdowania klientów, wielu korepetytorów usunęło swoje profile z powodu łatwości dostępu do ich danych osobowych. Celem tej aplikacji było zapewnienie rodzicom, że korepetytorzy są wiarygodni, że uczęszczają do szkół, które podają, osiągają oceny, które deklarują. Jednak nie sprawdzała ta aplikacja, ani nie weryfikowała niczego na temat rodziców. Firma odpowiedziała na te obawy, mówiąc: „Rozumiemy to wszystko, ale nie możemy zweryfikować rodziców uczniów w aplikacji, więc co możemy zrobić?”. I jak dotąd firma zrobiła niewiele, żeby uchronić kogoś dalej. Tego rodzaju przestępstwa niestety nie są niespotykane. W grudniu 2022 roku mężczyzna potrzymał się pod ucznia szkoły średniej i zwabił korepetytorkę. Studentkę uniwersytetu do swojego domu. W 2001 roku inny mężczyzna również fałszywie podawał się za kogoś innego. Porwał korepetyturkę i przetrzymywał ją jako zakładniczkę przez cały miesiąc. Jeżeli spodobała Wam się ta historia, zostawcie subskrypcję i komentarz. A teraz płynnie przejdźmy do historii numer dwa. Witajcie na moim kanale. Zachęcam do zasubskrybowania. Dziś przyjrzymy się kolejnej strasznej sprawie. Według psychologów nastolatki najczęściej popełniają przestępstwa z trzech powodów: chęć afirmacji i zdobycia autorytetu wśród rówieśników, uzależnienie od alkoholu lub nielegalnych narkotyków, ale najważniejsze to poczucie bezkarności, nawet za najpoważniejsze przestępstwa. Nieletni często otrzymują minimalne kary ponieważ bierze się pod uwagę ich młody wiek. W naszej historii dzisiaj dziewczyna o imieniu Mackenzie Shirilla stała się sprawcą straszliwej tragedii, która pochłonęła dwie ofiary naraz. Jednak sama dziewczyna nie czuła skruchy za swój czyn i na procesie stwierdziła, że mogłaby zrobić prawie wszystko jeszcze raz tak samo, pozostając przy życiu, ale nie uważa się za fajną. Mackenzie wielokrotnie zmieniała swoje zeznania, zrzucając wszystko na zanik pamięci i najwyraźniej do ostatniej chwili była przekonana, że uda jej się uniknąć kary. Jednak wyrok sędziego dosłownie zaszokował młodą przestępczynię i jej matkę, która tak desperacko broniła córki. Ale przeanalizujmy to, kim jest Mackenzie Sheila. Urodziła się w sierpniu 2004 roku. W spokojnym mieście, Strongsville, Ohio, i była trzecim dzieckiem w rodzinie. Jej rodzice, John i Natalie, starali się wychować swoje dzieci w miłości i trosce, zapewnić im dobre wykształcenie i wspierać wszystkie ich przedsięwzięcia. Najmłodsza córka była ulubienicą rodziny. Wybaczano jej wiele psot od dzieciństwa, a nawet poważne wykroczenia często uchodziły jej na sucho. Mackenzie dorastała jako kapryśna, wymagająca i egoistyczna dziewczyna. Była przyzwyczajona do tego, że rodzice zawsze spełniali jej żądania, i była również przekonana o swojej własnej bezkarności, bez względu na to, co zrobiła. Klasowi koledzy i nauczyciele dziewczyny zauważyli, że w dzieciństwie była całkiem miłą i otwartą dziewczyną, ale z wiekiem jej charakter i zachowanie zaczęły się pogarszać. Dziewczyna urządzała prawdziwe histerie, gdy coś szło nie po jej myśli. Łatwo traciła panowanie nad sobą. Zachowywała się bezczelnie i niecierpliwie. Przeklinała i mogła nawet próbować wdawać się w bójki. Mackenzie nie brała pod uwagę opinii innych. Jej słowo zawsze powinno być ostatnie, a własne interesy stawiała ponad wszystko. W okresie dojrzewania charakter dziewczyny stał się po prostu nie do zniesienia. Ale jej rodzice nie widzieli w tym nic strasznego, uważając, że córka przechodzi okres przejściowy i należy odnieść się do niej ze zrozumieniem i cierpliwością. Jednak zły charakter był daleki od najgorszego ze wszystkich kłopotów. W szkole średniej MacKenzie uzależniła się od alkoholu, a czasami bawiła się także nielegalnymi narkotykami, ale i tak wymykała się spod kontroli. Działania dziewczyny były lekkomyślne i stanowiły bezpośrednie zagrożenie, nie tylko dla niej, ale także dla ludzi wokół niej. Rodzice nie zauważyli tego lub po prostu nie chcieli zauważyć oczywistego problemu. Jak wielu rówieśników, Mackenzie była wielką fanką mediów społecznościowych i dosłownie nigdy nie rozstawała się ze swoim smartfonem. Często publikowała na swoim koncie prowokacyjne zdjęcia. Na których paliła papierosy lub piła alkohol i zostawiała równie prowokacyjne komentarze. Przyjaciele Mackenzie byli tacy sami jak ona. Razem dewastowali, organizowali bijatyki, czasami kradli i kilka razy zwrócili na siebie uwagę policji. Jednak młodych ludzi traktowano tylko ostrzeżeniami i rozmowami wychowawczymi, co umacniało ich przekonanie o własnej bezkarności. Dominik Ruso, młody tubylec, miał wielu przyjaciół i był przyzwyczajony do bycia w centrum uwagi, stając się duszą każdego towarzystwa. Młodzieniec miał jasny i dość atrakcyjny wygląd, był wysportowany, interesujący, co przyciągało wiele wielbicielek. Jednakże sam starał się unikać przylotnych romansów, akcentując poważne i obiecujące związki. Po ukończeniu szkoły średniej Lusso został studentem miejscowego uniwersytetu, wybierając specjalizację producenta sztuk scenicznych. Marzył o związaniu swojego życia z muzyką i zostaniu sławnym producentem muzycznym. Ponadto utalentowany i wszechstronny Dominik sam pisał i wykonywał piosenki. W wieku 20 lat chłopak prowadził już własną małą działalność gospodarczą. Kupił samochód. Wynajął oddzielne mieszkanie w dobrej dzielnicy. Jednakże kontynuował też uprawianie sportu i był uważany za jednego z najlepszych studentów na uniwersytecie. Pierwsza miłość, Dominik i Mackenzie, spotkali się po raz pierwszy, gdy dziewczyna była w ostatniej klasie szkoły średniej. Zdarzyło się to na jednej z imprez w towarzystwie wspólnych znajomych i to przypadkowe spotkanie okazało się dla ich obu przełomowe. Młodzi ludzie byli kompletnymi przeciwieństwami siebie, a przeciwieństwa, jak wiadomo, się przyciągają. Przystojny młodzieniec, biegły w muzyce, natychmiast przyciągnął uwagę Mackenzie. Był radykalnie inny od chłopaków, z którymi zwykle się zadawała. Wykształcony, dobrze wychowany, interesujący i mógł z łatwością podtrzymywać rozmowę na dowolny temat. Mackenzie sama miała piękny wygląd i szczupłą sylwetkę. Dobrze się ubierała i wiedziała, jak zrobić dobre wrażenie. Włączyła cały swój urok, aby przyciągnąć uwagę chłopaka, który jej się spodobał, i dość szybko udało jej się osiągnąć zamierzony efekt. Jesienią 2021 roku para zaczęła się spotykać, i niemal natychmiast każde z nich postanowiło przedstawić swojego wybranka rodzicom. Ale, o ile rodzice Mackenzie byli zachwyceni jej wyborem, i uważali Dominika za świetnego partnera dla swojej córki. To rodzice chłopaka mieli mieszane uczucia co do jej pochodzenia. Z jednej strony dziewczyna wyglądała na słodką, niewinną. Starała się zrobić dobre wrażenie. Ale z drugiej strony coś w niej natychmiast zaniepokoiło Franka i Christine Russo. Przyjaciele i rodzina byli pewni, że Mackenzie po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakochała. I szczerze mieli nadzieję, że związek z wybrankiem pozytywnie wpłynie na jej charakter i zachowanie. Wtedy nikt nie mógł przypuszczać, jaką tragedią zakończy się ten młodzieńczy romans. Para zaczęła pojawiać się wszędzie razem, trzymając się za ręce i otwarcie demonstrując swoje czułe uczucia względem siebie. Więc wkrótce całe małe miasteczko wiedziało o ich związku. Ci, którzy dobrze znali McKenzie, szczerze współczuli jej chłopakowi, ale większość po prostu się cieszyła. Wkrótce Dominik zaczął zauważyć dziwactwa w zachowaniu swojej dziewczyny. i prowokacyjne wybryki i pragnienie, aby wszyscy wokoło robili tylko to co ona chce. Początkowo nie zwracał na to zbyt wiele uwagi, tłumacząc wszystko młodym wiekiem i chęcią przyciągnięcia uwagi. Młodzi ludzie robili plany na wspólną przyszłość i nawet planowali się pobrać, jak tylko Mackenzie skończy 18 lat. Planowali również opuścić rodzinną prowincjonalną miejscowość i razem podbić wielką metropolię, Nowy Jork. Tam przed Dominikiem otworzyłoby się wiele możliwości, by móc zbudować błyskotliwą karierę w branży muzycznej i w pełni odsłonić swój talent. Jednak z czasem zachowanie Mackenzie stawało się coraz bardziej niepokojące, a czasami nawet przerażało chłopaka. Domagała się od niego, aby robił tylko to, co ona chce, a jeśli się z nim nie zgadzał, robiła skandal, wpadała w histerię i zachowywała się jak małe, kapryśne dziecko. Początkowo Dominik starał się wszystko obracać w żart, ale wkrótce zdał sobie sprawę, że to prawdziwa twarz jego wybranej. Publicznie starała się jeszcze trzymać, ale będąc na osobności z chłopakiem, wylewała na niego całą burzę swoich emocji, a czasami nawet rzucała się na niego z pięściami. Zachowanie Mackenzie stawało się coraz bardziej agresywne, i w pewnym momencie młody mężczyzna zdecydował, że ma dość zasugerował, że powinni zrobić przerwę w związku i poukładać swoje uczucia. Ale kiedy ona to usłyszała, urządziła mu publiczną scenę przed ich wspólnymi przyjaciółmi. Krzyczała, groziła Dominikowi, że go zabije, jeśli ją opuści, groziła spaleniem jego domu i zniszczeniem samochodu. Ale tym samym tylko utwierdziła go w przekonaniu, że robi słusznie, kończąc ten toksyczny i niewdzięczny związek. Mackenzie nie miała zamiaru pozwolić swojemu chłopakowi odejść i na początku udawała, że nic się nie stało. Nadal dzwoniła do niego, zapraszała na różne imprezy i inne wydarzenia, a także publikowała w sieciach społecznościowych ich wspólne zdjęcia w postach z deklaracjami miłości. Gdy Dominik stanowczo powiedział jej, że wszystko między nimi się skończyło, dosłownie oszalała ze złości i wściekłości. Mackenzie niemal codziennie przychodziła pod jego dom i krzyczała pod jego oknami różne paskudne rzeczy, obrażała go i groziła. Dzwoniła do niego z różnych numerów, zostawiała wiadomości na jego sekretarce, pisała na mediach społecznościowych i wysyłała maile. Raz przysięgała miłość i proponowała, aby zacząć wszystko od nowa, a innym razem znowu zaczynała obrażać i grozić. Russo był zdezorientowany, po prostu nie wiedział jak reagować na takie zachowanie. Ponieważ nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkał. Próbował rozmawiać, próbował ignorować. Kilka razy nawet nagrał jej groźne histerie na swoim telefonie. Doszło do tego, że Mackenzie, widząc byłego chłopaka na ulicy lub w innym miejscu publicznym, zaczynała krzyczeć i obrażać go na oczach przechodniów. Zamieniła życie dominika w prawdziwy koszmar, ale on wciąż miał nadzieję, że z biegiem czasu zostawi go w spokoju. Przerzuci swoje zainteresowanie na kogoś innego. Pewnego dnia na oczach świadków Mackenzie oświadczyła, że łatwiej byłoby jej zabić Dominika niż pozwolić mu odejść. Mówiła, że jeżeli nie wróci do niej, to nikt go nie będzie miał i ona o to zadba. Młody człowiek nie brał tych słów na poważnie, chociaż osoby z otoczenia zdawały sobie sprawę, że Mackenzie nie żartuje. Wśród najczęstszych gruźb wypowiadanych przez dziewczynę. Były obietnice potrącenia chłopaka samochodem, wsadzenia go do samochodu i zjechania z klifu, lub zatrzymania się na torach kolejowych przed nadjeżdżającym pociągiem. Każda z tych opcji brzmiała przerażająco, a McKenzie opisywała je szczegółowo, jakby wszystko zaplanowała dawno temu i tylko czekała na odpowiedni moment. Nieoczekiwane pojednanie nastąpiło, gdy Mackenzie zdała sobie sprawę, że groźby i obraźliwe słowa nie pomogą jej odzyskać Dominika, tylko go oddalą. Zdecydowała się zmienić taktykę. Ponownie stała się słodka i urocza. Przestała naciskać i dręczyć swojego byłego, a zamiast tego, starała się z całych sił udawać, że zrozumiała swoje błędy i chciała się zmienić na lepsze. Mówiła też o nadchodzących rekrutacjach prosiła o pomoc w wyborze uniwersytetu i twierdziła, że zmądrzała i teraz najbardziej to martwi się o końcowe egzaminy. Takie zmiany mile zaskoczyły Dominika, który mimo wszystko nadal miał uczułe uczucia dla byłej dziewczyny i postanowił z dobroci pomóc jej z rekrutacją na uniwersytet. Znowu zaczęli się spotykać i komunikować. Stopniowo para znowu się zbliżyła. Dominik zaczął zapraszać McKezi na randki. Starał się spędzać z nią cały swój wolny czas i uwierzył, że się zmieniła, dojrzała, stała się bardziej poważna i odpowiedzialna. Nie zauważył, jak ponownie się w niej zakochał. Wszystkie dawne urazy zostały gdzieś w przeszłości. Jednak tym razem młodzi ludzie nie spieszyli się z ogłaszaniem wszystkim przyjaciołom i znajomym o ich ponownym zjednoczeniu. Ich spotkania bardziej przypominały sekretne randki, na których po prostu cieszyli się swoim towarzystwem. Kiedy brat Dominika, Angelo, dowiedział się o tym, co się dzieje, zasugerował, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale zakochany młodzieniec nie posłuchał jego słów. Podczas gdy Dominik naiwnie cieszył się ze zjednoczenia z dziewczyną i zmian, które w niej zaszły, Mackenzie snuła przerażający plan zemsty na młodym mężczyźnie. Była tak zafascynowana pomysłem samochodu i spektakularnego wypadku, że zaczęła szczegółowo pracowywać ten scenariusz w wolnym czasie. Godzinami jeździła po mieście, wybierając miejsce odpowiednie do realizacji planu. Jednakże w pobliżu nie było wysokich i stromych klifów, a wyjazd na tory w oczekiwaniu na pociąg wydawał się niepewnym pomysłem. Pewnego dnia Mackenzie wyjechała do pobliskiej strefy przemysłowej. Dość odosobnionego miejsca, bez kamer na drodze i z niewielką liczbą samochodów w okolicy. Uwagę dziewczyny przyciągnął ogromny ceglany mur, a jej chora wyobraźnia natychmiast wykreowała nowy, równie straszny plan. Postanowiła, że jeśli przyspieszy do maksymalnej możliwej prędkości i uderzy w mur, efekt będzie równie spektakularny, jak spadanie z klifu do przebaści. Należy zauważyć, że początkowo Mackenzie planowała umrzeć razem z ukochanym, aby ich historia była opowiadana przez wszystkich mieszkańców miasta. Nawet opowiedziała o tym swojej najlepszej przyjaciółce. Ale jej znajomi po prostu nie wierzyli w powagę jej zamiarów, ponieważ Mackenzie miała już wcześniej tego rodzaju urojone pomysły. Ale wszystko ograniczało się tylko do wymyślania. Pod koniec lipca 2022 roku, zaledwie tydzień przed swoimi urodzinami, Mackenzie zaproponowała Dominikowi, że pójdą na nadchodzącą imprezę organizowaną przez ich wspólnych znajomych. Byłaby to dobra okazja, aby się dobrze bawić, odprężyć i dać wszystkim znać, że znowu są razem i bardzo się kochają. Młody mężczyzna chętnie zgodził się, nadal nie czuł się zagrożony przez Mackenzie i wierzył w szczerość i uczuć i zamiarów. Wydarzenie zostało zaplanowane na sobotę 30 lipca. Dominik i Mackenzie. Pojawili się na imprezie, trzymając się za ręce, co natychmiast przyciągnęło uwagę obecnych. Wyglądali na szczęśliwych, uśmiechali się i otwarcie okazywali sobie czułe uczucia. Przyjaciele byli szczerze zadowoleni z ich ponownego zjednoczenia i zauważyli, że są bardzo piękną i zgraną parą. Cały wieczór i noc młodzi ludzie świetnie się bawili, chętnie pozowali do zdjęć i bez skrępowania całowali się na oczach wszystkich. Ale nikt nawet nie przypuszczał, jaką straszną tragedią zakończy się ta impreza. Para trochę piła, ale tak jak wszyscy inni na wydarzeniu. Jednak Mackenzie potajemnie przed wszystkimi wzięła dawkę narkotyków, tak zwanych na odwagę, aby nie zmienić zdania w ostatniej chwili i nie zahamować. Następnego ranka Russo i Mackenzie pożegnali się z wszystkimi i skierowali do samochodu. Ale wtedy. Przyjaciel chłopaka, Dave Flanagan, podążył za nimi i poprosił o odwiezienie do domu. Mackenzie próbowała się sprzeciwić, mówiąc, że mają własne plany, ale Dominik nie widział problemów w podwiezieniu przyjaciela. Nie chcąc wywoływać podejrzeń lub zmieniać planów, Mackenzie zgodziła się, podpisując wyrok śmierci Dave'a. Mimo sprzeciwu swojego chłopaka, Mackenzie wsiadła za kierownicę. Jej chłopak usiadł obok niej na miejscu pasażera, a ich przyjaciel z tyłu. Samochód ruszył i powoli odjechał od miejsca imprezy, kierując się na swoją ostatnią podróż na główną ulicę. Mackenzie prowadziła spokojnie, przestrzegając limitu prędkości i starając się nie zwracać na siebie uwagi. Na światłach zatrzymywała się, chociaż droga była pusta. Ponownie rozważała swój plan, podczas gdy jej pasażerowie przysnęli. Później twierdziła, że chciała zginąć w wypadku, ale sprawca ewidentnie kłamał, ponieważ zapięła pasy bezpieczeństwa podczas ostatniego postoju, podczas gdy jej pasażerowie pozostali niezapięci. Gdy światła zmieniły się na zielone, ruszyła szybko, nabierając prędkości, a następnie skręciła ostro na słabo oświetloną boczną drogę prowadzącą do strefy przemysłowej. Oczywiście chłopcy nie zdali sobie od razu sprawy, co się dzieje, jeżeli w ogóle. To tak, jakby sam diabeł opętał kierowcę. Samochód przyspieszył do maksymalnej prędkości, a Mackenzie nadal wciskała pedał gazu, kierując się prosto w ślepy ceglany mur. We wczesne niedzielne poranki w strefie przemysłowej nie było duszy, więc nikt nie wiedział o wypadku ani nie spieszył z pomocą. Tylko jedna kobieta, która mieszkała na obrzeżach, niedaleko miejsca wypadku, usłyszała huk. I wyszła na zewnątrz, aby sprawdzić co się stało. Zobaczyła dym, a gdy zbliżyła się, zdała sobie sprawę, że doszło do wypadku samochodowego, po czym pobiegła do środka, aby zadzwonić po służby. Medycy przybyli na miejsce wypadku około pół godziny po zdarzeniu, ale dwójce mężczyzn w samochodzie nie można było już pomóc. Zginęli na miejscu. Dziewczyna za kierownicą była żywa, urotowały ją pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne. Była nieprzytomna, a jej nogi były uwięzione w zgniecionym pojeździe, ale oddychała, a jej puls był wyraźnie wyczuwalny, co dawało nadzieję na przeżycie. Otwierała oczy kilka razy podczas wydobywania jej z samochodu, ale najwyraźniej nie była świadoma tego, co się wokół niej działo. Natychmiast została przewieziona do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niej liczne złamania i uszkodzenia organów wewnętrznych. Badanie krwi wykazały, że była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Jego według lekarza, to właśnie mogło zapobiec jej śmierci z powodu bolesnego szoku. Początkowo policja, otrzymawszy wyniki badań Mackenzie, założyła, że, będąc pod wpływem nielegalnych substancji, po prostu nie zdawała sobie sprawy z tego, co robiła i być może próbowała przejechać przez mur albo nie widziała żadnych przeszkód. Na korzyść tej wersji przemawiał brak śladów hamowania. Nie można było rozmawiać z samą Mackenzie, ponieważ była nieprzytomna na oddziale intensywnej terapii po skomplikowanej operacji. Jednak wkrótce doszła do siebie i, zdając sobie sprawę z tego, co zrobiła, zaczęła szlochać i wydawać swoje serce przed dyżurującym lekarzem. Przyznała, że celowo wjechała w mur z dużą prędkością, ponieważ chciała zabić swojego chłopaka i początkowo planowała umrzeć razem z nim. Dodała również, że Dave był przypadkową ofiarą z powodu własnej obsesji. Ponieważ poprosił, aby pojechać z nimi. Lekarz nie potraktował poważnej, chaotycznej opowieści pacjentki, uznając, że jest to stan urojeniowy, wynikający z zastosowania znieczulenia i środków przeciwbólowych, a także poczucia winy za śmierć bliskiej osoby. Kiedy policji pozwolono rozmawiać z powracającą do zdrowia Mackenzie, nagle całkowicie zmieniła zeznania. Teraz twierdziła, że nic nie pamięta z tamtej nocy, ponieważ zażyła alkohol i narkotyki. Według dziewczyny miała lukę w pamięci po tym, jak wsiadła za kierownicę, a jak Dave znalazł się w samochodzie, nie miała pojęcia. Jednak fakty były przeciwne: kamery monitoringu były w stanie śledzić pierwszą część trasy, którą przejechał samochód, a potem nagrania wyraźnie pokazały, że prowadziła powoli i zgodnie z przepisami, aż nagle skręciła na drogę do strefy przemysłowej. Ponadto okazało się, że Mackenzie przejechała całą trasę w obie strony kilka dni wcześniej, a jej samochód był widziany tam w różnych porach przez co najmniej kilkanaście świadków. Po wyjściu ze szpitala, Mackenzie szybko doszła do siebie i starała się wrócić do swojego beztroskiego życia. Nie miała żadnych wyrzutów sumienia była przekonana, że ujdzie jej to na sucho. Znowu była aktywna w mediach społecznościowych. Spotykała się z przyjaciółmi i planowała przyszłość we wrześniu postanowiła pójść na koncert swojego ulubionego zespołu grającego w sąsiednim mieście w tym czasie jej kości jeszcze nie zrosły się całkowicie ale to nie powstrzymało jej i pojawiła się na scenie koncertowej na wózku inwalidzkim jednocześnie miała na sobie jaskrawy makijaż ubrana była prowokacyjnie i robiła sobie selfie z przyjaciółmi i publikowała je na swoim koncie w październiku gdy stanęła na nogi Poszła na obchody Halloween, przebrana w przygotowany wcześniej kostium. Mackenzie żyła pełnią życia i nawet nawiązała nowe znajomości, ale 4 listopada 2022 roku została zatrzymana i osadzona w areszcie. Śledztwo zajęło nieco ponad trzy miesiące, aby zebrać niezbędne dowody i przesłanki do skierowania sprawy do sądu. Mackenzie została oskarżona o umyślne podwójne zabójstwo z zamiarem powiększenia. Oraz posiadanie i używanie substancji kontrolowanej, która została znaleziona w jej kieszeni i wykryta we krwi. Oskarżona kilkukrotnie zmieniała zeznania, najpierw powołując się na lukę w pamięci, a następnie gdy jej przyjaciółka zeznała w sądzie jako świadek, któremu wyjawiła swój plan, zmieniła taktykę, mówiąc, że chciała umrzeć razem z ukochanym. Ale nawet tutaj odkryto nieścisłość, ponieważ zapięła pasy bezpieczeństwa. 21 sierpnia 2023 roku została uznana winną wszystkich zarzutów. Jednak ważny niuans został wzięty pod uwagę, mianowicie w chwili popełnienia przestępstwa nie miała jeszcze 18 lat. Brakowało pięciu dni do jej pełnoletności, więc sądzona była jako nieletnia. Zgodnie z prawem stanowym przysługiwały jej co najmniej dwa kolejne wyroki po 15 lat za każde zabójstwo, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ale ze względu na młody wiek pozwolono jej odbywać oba wyroki równocześnie, co oznacza, że będzie miała możliwość ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Wtedy Mackenzie będzie miała 33 lata. Obie strony były niezadowolone z decyzji sądu. Rodziny zmarłych młodych ludzi zapowiedziały, że będą dążyć do przeglądu sprawy w celu zaostrzenia kary. A rodzice i prawnik Mackenzie uważali wyrok za zbyt surowy i złożyli apelację. Jednak sędzia pozostawił wyrok bez zmian. Uważa, że będzie miała teraz wystarczająco dużo czasu, aby poważnie przemyśleć swój haniebny czyn. Dziękuję za oglądanie. Zasubskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, aby nie przegapić nowych historii. Do zobaczenia wkrótce. Dbajcie o siebie. I z miłością sugeruję ostrożnie.